Pomysł dojrzewał powoli, ale kiedy Edward Bajko ostatecznie zdecydował, że zamiast być dobrym we wszystkich dyscyplinach, będzie najlepszym w jednej, wszystko zaczęło nabierać tempa, kształtu i smaku. Oto smakowita historia. Edward Bajko od 10 lat kieruje spółdzielczą mleczarnią Spomlek. W tym czasie wdrożył nowe technologie, zmienił zakład, zadbał o biznes, ale zadbał także o dostawców, o partnerów. Poznajmy kolejnego nominowanego. Spomlek jest mleczarnią, która się specjalizuje w produkcji serów dojrzewających. Próba pokazania, myślę, że dosyć udana, że my poświęcając się serom, naprawdę jesteśmy w stanie te sery robić na najwyższym światowym poziomie. Myśmy, tak jak większość mleczarni, robili jogurty i twarogi i mleko spożywcze. No 9 lat temu uznaliśmy, że też nie jest to do końca wiarygodne, jeżeli mówimy, że najlepiej robimy wszystko. Spomlek jest spółdzielnią. To jest dosyć charakterystyczna cecha naszej firmy. To jest właśnie godzenie interesów wielu, wielu właścicieli. Właścicieli Spomleku jest ponad 1700. Każdy ma trochę inne potrzeby, preferencje, priorytety, ale naprawdę udaje nam się to dobrze godzić. Nazywam się Edward Bajko, jestem prezesem spółdzielczej mleczarni Spomlek i jestem przedsiębiorcą. A dyplom w tej chwili wręcza pan Krzysztof Pawiński, prezes zarządu grupy Maspex, przedsiębiorca roku 2011. I świetna okazja, żeby spojrzeć na wyniki spółki. Ponad 550 milionów złotych przychodów w rok. Przychody na pracownika ponad 770 tysięcy złotych. Gratulujemy panu prezesowi, gratulujemy pracownikom. Tak się zastanawiam, ile razy rano zdarzało mi się oferować królestwo za kawę. Masz tak? Tak, nie tylko rano. Królestwo, cesarstwo, imperium. Umówmy się, w naszym przypadku to była propozycja, obietnica bez pokrycia, ale w przypadku kolejnego nominowanego jest to rzeczywistość, bo on rzeczywiście zbudował na tej podstawie imperium, chociaż tron odziedziczył, to już międzynarodowa ekspansja jest wyłącznie jego zasługą. Prezes Mokate Adam Mokrysz zaproponował kawę i herbatę klientom na globalnym rynku. Jest biznesmenem, ale sam o sobie mówi, że przede wszystkim mężem, ojcem, pasjonatem nie tylko biznesu, także między innymi szachów. Oto kolejny nominowany. Grupa Mokate jest jednym z największych producentów kawy i herbaty w Europie Środkowo-Wschodniej i Centralnej. Eksport stanowi ponad 60% działalności firmy. Lokujemy swoje produkty na rynku europejskim, na Bliskim Wschodzie, na Dalekim Wschodzie, w krajach afrykańskich, gdzie ten biznes rośnie najszybciej. Budowałem biznes krok po kroku, mając możliwość tworzenia marek grupy Mokate na rynkach pozaeuropejskich. Dalej wierzę, że to jest nasza wspaniała perspektywa firmy rodzinnej Polski na świat. Uważamy, że rozwój biznesu to jest nie powielanie czegoś, co jest, ale dodawanie wartości. Traktujemy innowacje na wielu poziomach, czyli nie stricte produktową, ale doskonalenie organizacji. Działamy jako jedna wielka rodzina, mając ponad 1500 osób w grupie. Nazywam się Adam Mokrysz, jestem prezesem grupy Mokate, jestem przedsiębiorcą. A o wręczenie dyplomu proszę pana Andrzeja Wiśniowskiego, założyciela firmy Wiśniowski, przedsiębiorcę roku 2013. A wyniki mocne jak podwójne espresso, ponad 500 000 000 złotych przychodów i dziesiątki milionów złotych zainwestowane. Mokate, wielkie brawa. Wszyscy wiemy, drodzy państwo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale nie wszyscy w tej akurat dziedzinie pozwalamy sobie na więcej, chyba że chodzi o owoce i warzywa. Tu przecież nie trzeba się ograniczać. Nie trzeba, bo teraz o biznesie, który jest zdrowy, innowacyjny, oparty o dobry smak i troskę o klientów. Amplus i Bartłomiej Skrzydlewski. Jesteśmy wiodącym producentem i dystrybutorem owoców i warzyw w Polsce. Naszym zadaniem jest konsolidowanie producentów nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, po to, żeby mieć kontrolę i mieć obraz całej produkcji, po to, żeby na końcu dostarczyć konsumentowi bezpieczny produkt.
Kluczowe dla Amplusa były moment, w którym zaczął powiększać swoją ofertę, portfolio swoich produktów, sprowadzając je z różnych zakątków świata. Moją motywacją jest wizja. Ja mam wizję, gdzie chcę być za parę lat, że chcę naprawdę doprowadzić do tego, że dzisiaj ta firma będzie rozpoznawana nie ze względu na nazwę, ale ze względu na to, że faktycznie będziemy mogli sprzedawać, dystrybuować bezpieczne produkty. Nazywam się Bartłomiej Skrzydlewski, jestem prezesem firmy Amplus, jestem przedsiębiorcą. A o wręczenie dyplomu poprosimy pana Jacka Siwickiego, prezesa zarządu Enterprise Investors, członka jury konkursu EY Przedsiębiorca Roku. A owoce tego biznesu są imponujące, ponad 600 milionów złotych przychodów w ubiegłym roku. EBITDA, jedna z miar zyskowności biznesu, 23 miliony złotych, dorodne wyniki finansowe Amplusa. I kolejny nominowany, w jego przypadku sukces widać dosłownie jak na dłoni. Bo to producent rzeczy, z którą zetkniemy się pewnie wszyscy na pewno, i skala biznesu rosnąca. Mercator Medical podbija rynki w Stanach Zjednoczonych, w Europie i ma coraz większe ambicje. Poznajmy ten biznes. Mercator Medical przez pierwsze 10 lat zajmował się tylko dystrybucją rękawic. W 2006 roku przejął małego producenta w Tajlandii. Mamy 8 biur w Europie i jeden zakład produkcyjny składający się z dwóch fabryk w Tajlandii. Wejście na giełdę pozwoliło nam pozyskać pieniądze na nasz rozwój i bez tych pieniędzy nie bylibyśmy graczem mającym około 2% rynku światowego. Mając ambicje bycia jednym z najważniejszych i tym bardziej trendsetterów, oznacza to, że przez najbliższe 5-10 lat musimy bardzo intensywnie rosnąć. Nazywam się Wiesław Żyznowski, jestem prezesem Mercator Medical, jestem przedsiębiorcą. Następuje wręczenie dyplomu, a ten ma jeszcze w rękach pan profesor Paweł Buszman, prezes zarządu American Heart of Poland, przedsiębiorca roku 2015. I patrzymy na wyniki. Mercator Medical Wiesława Żyznowskiego w rok zwiększył przychody już ponad 300 milionów złotych. Firma imponuje skalą, ponad 3 miliardy sprzedanych rękawic medycznych w ubiegłym roku. Wielkie brawa, gratulacje. I poznajmy, przypomnijmy sobie wszystkich nominowanych w tej kategorii produkcja i usługi. Edward Bajko, Spomlek, Adam Mokrysz, Mokate, Bartłomiej Skrzydlewski, Amplus, Wiesław Żyznowski, Mercator Medical. Czas na wyłonienie zwycięzcy w kategorii produkcja i usługi. Zapraszam na scenę pana Zbigniewa Jagiełłę, prezesa zarządu PKO BP. Prosimy, panie prezesie, o odczytanie werdyktu jury. Szanowni Państwo, kategoria produkcja i usługi, nagroda została przyznana za nieustanne dążenie do stworzenia międzynarodowego lidera w branży spożywczej przy zachowaniu dbałości o jakość i bezpieczeństwo produktu. Zwycięzcą jest pan Bartłomiej Skrzydlewski, Amplus. Serdecznie gratuluję. Dobry wieczór. Wszyscy mówią, że się nie spodziewali, ale ja się naprawdę nie spodziewałem. Dziękuję bardzo jury. To znaczy, że kierunek, który obraliśmy, jest dobry. Chcemy naprawdę promować zarówno polski, jak i bezpieczny produkt i chcemy, żeby wszyscy się zdrowo odżywiali. Ale chciałbym przede wszystkim podziękować moim rodzicom, dzięki którym tutaj jestem. To oni dali mi wędkę i instrukcję obsługi do tego, jak mam dalej żyć i dążyć tą drogą.
Dziękuję mojemu tacie, który zawsze powtarzał, że dobry matematyk to nie jest ten, który wie, jak rozwiązać problem, tylko ten, który doprowadzi ten problem, rozwiązanie do samego końca i poda dobry wynik. Dziękuję bardzo mojej małżonce. Za każdym sukcesem mężczyzny stoi kobieta, to jest oczywiste. Dziękuję bardzo mojemu bratu, dziękuję bardzo moim kolegom i koleżankom z zarządu i wszystkim pracownikom, współpracownikom firmy, bo tak naprawdę firma to są ludzie i ja tutaj jestem dzięki tym ludziom. I ta nagroda jest dla was wszystkich. Dziękuję bardzo. Gratulujemy. Bartłomiej Skrzydlewski, Amplus, zwycięzca w kategorii produkcja i usługi. I jeśli się państwu wydaje, że to już koniec emocji na dziś, to mają państwo rację. Tylko się tak państwu wydaje. Bo teraz czas na nagrodę specjalną.